Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku filmu o Derby Senna z silnikiem D50B0. Dobrze dzisiaj powiedziałem. Ale czekajcie, wszyscy są? A tu kaweczka jest, widzę na stole, fajnie. No, nie, pan z Jackiem Danielsem potem, bo ja nie będę dwa razy powtarzał. Wiadomo, ten trunek troszeczkę inaczej działa niż kawa i Coca-Cola, więc prosiłbym potem, bo nie będę się powtarzał. Tyle by było, jeśli chodzi o humor, moi drodzy. Słuchajcie, przepraszam was za tamten film, coś mi się stało z interkomem, ponieważ no, coś z dźwiękiem padło, nie wiem, muszę to naprawić. Czegoś nie dopilnowałem, może próbowałem to jakoś naprawić w programie, którym kompiluję filmy. Ale dzisiaj jest dźwięk z kamery i widzę, że jest chyba ok. Troszkę tła zbiera, bo jest echo, jest pusty warsztat, więc dlatego tak się dzieje. Mam już wszystkie części tego pojazdu skompletowane. Łożyska, uszczelniacze, uszczelki, tłok z cylindrem w komplecie oraz wał korbowy, moi drodzy. I za chwilę wam pokażę, jak wygląda ten wał korbowy oryginalny, ten Malossi. I tutaj mamy też nowy tuningowy firmy WM. To samo z cylindrem. Zobaczycie potem, jak ten silnik się wkręca na tym cylindrze i na tym wale. Ocenicie sami, bo to możemy tylko w ten sposób ocenić. Spróbuję na podnośniku tutaj na rolkach odpalić, ponieważ no, warunki mamy jakie mamy. A za chwilę wam pokażę jakie. Jak widzicie wyraźnie, warunki za oknem mamy takie, więc nie bardzo da się jechać. Czego nie polecam, bo wiadomo, jest ślisko. Zobaczmy sobie tutaj, moi drodzy, ja już zacząłem sobie tutaj montować zimmeringi, uszczelniacz startera nożnego mam już wprasowany, nowe uszczelniacze pompy założone, oczywiście słuchajcie, uszczelniacze pompy były założone bez sprężynek, takie zwykłe, nie wiem kto na to wpadł, zobaczcie, może to będzie widać, tu w ogóle sprężynek nie ma, ten jest wytarty, więc mogła ta pompa przepuszczać również do oleju płyn chłodniczy i odwrotnie. Może dlatego ten dekiel, ta głowica od chłodzenia, która jest górna, w której krąży ciecz chłodząca, jest taka zawalona jakimś olejem, spalinami, nie wiem. Wymieniłem na uszczelniacze po prostu ze sprężynkami, które lepiej trzymają. Tu mamy stare łożyska, które słuchajcie, szumią jak cholera. Ja wiem, że nowe łożysko też szumi, ale słuchajcie to. Te łożyska nawet tłuczą się tak trochę, więc masakra. No te również, o, nawet hamują, o. Zobaczcie. Gdzieś tutaj chyba oleju brakło, powiem wam szczerze. Dobra, może to być też wynikiem tego, że ten tłok uderzał o głowicę. O głowicę z 50, która była zamontowana. Ta głowica jest nowa, ja widzę, bo ona tylko była odpalona tutaj, którą ktoś próbował odpalać. A skąd wiemy? Widzicie, tutaj jest taki, o, taki nagar, taki dymek, co świadczy o tym, że ta głowica była używana troszeczkę. Ktoś na tym próbował przejechać, no ale niestety nie dał rady, dlatego padło łożysko na stopie korbowodu i padło łożysko na, moi drodzy, na sfożniu tutaj tłoka. Tę głowicę, moi drodzy, wezmę, podtoczę tutaj, zrobię tutaj jakieś 3 mm zagłębienia, żeby odprężyć ten silnik i ona będzie bardzo dobrze pracowała, ta głowica. A za chwilę pokażę wam różnicę w tych wałach korbowych. Zobaczcie teraz, to jest wał korbowy, który był tam zamontowany, to jest wał firmy Malossi MHR, zobaczcie. Ja nie wiem, czy, zobaczcie, będzie to widać, tak, ten napis widać doskonale. To jest wał sportowy wzmacniany. Ale zobaczcie, co się z nim stało. Jaki luz ma ten wał korbowy. W sumie ta korba. Wał w ogóle dzwoni. Trzęsie się. Po prostu jest do wyrzucenia. Ten wał do niczego się nie nadaje. Druga sprawa. Ktoś nie zamontował tutaj drugiego klinu na tej zębatce, bo nie było. Był tylko klin na jak widzicie, na kole magnesowym. A tutaj klinu nie było. A ja teraz wam pokażę, jak wygląda wał sportowy firmy WM Motor. Zobaczcie, to jest wał sportowy do tego derbiaka. Też jest pełny, jest nawet bardziej wypełnione są wagi niż w Malossi. Zobaczcie, tutaj jest troszeczkę mniej tego, że tak powiem, mięsa. O, tu jest dziura, a tu mamy prosto, tak?
Więc już zyskujemy, że tak powiem, na przestrzeni. Mamy mniej tej przestrzeni, bo o to chodzi. Przede wszystkim korba jest polerowana w WM-ie, w Malossi nie jest polerowana. Także no tu mamy właśnie taki problem. Drugą sprawą jest to, zobaczcie tu jaki tutaj jest luz. Tu praktycznie luzu nie ma. Tutaj luzu nie ma. Wał też nie dzwoni, więc tak wygląda prawidłowo pracujący wał. Poza tym firma WM daje do kompletu dwa kliny, zobaczcie. Pokażę wam, zobaczcie, dwa kliny są. Jeden na koło magnesowe, drugi na zębatkę zdawczą wału korbowego, żeby się ta zębatka nie kręciła, nie przesuwała. Bo to jest bardzo ważne. Wystarczy, że ta zębatka troszeczkę tu objedzie, bo będzie za słabo dociągnięta. Ona nie może być mocno dociągnięta, a to będę mówił w dalszej części filmu. Dlatego, że może pęknąć i jest do wyrzucenia. Zębatka kosztuje naprawdę grube pieniądze, bo za tą zębatkę trzeba zapłacić, pokażę która. Za tą zębatkę z oryginału, która jest tutaj zamontowana, trzeba zapłacić około 450 zł. Kiedyś miałem taki silnik do naprawy, ta zębatka była pęknięta i tej zębatki nie mogłem nigdzie dostać używanej, no musiałem kupić nową, wybuliłem za nią 4,5 zł, słuchajcie, no, co klient powiedział, że to jest niemożliwe, że taka zębateczka może tyle kosztować. Owszem, może kosztować, to jest oryginalna część, a jak wiecie, oryginały swoje kosztują. Kolejną częścią nową, którą będę miał, aha, jeszcze jedna rzecz, w zestawie wale korbowym jest od razu łożysko igiełkowe z Fożnia, nowe, nowy zestaw cylindra z tłokiem, też firmy WM, bardzo ładnie wykonane, montuję te zestawy, nie mam z nimi żadnych problemów, mają problemy z nimi ludzie, którzy po prostu nie potrafią wyregulować odpowiednio gaźnika, którzy nie odpowiednio dociągają głowicę. Wtedy robią się jakieś jaja, ceregiele i tak dalej, i tak dalej. Po to mamy siłę dociągnięcia szpilek i tym musimy się niestety posiłkować. Klucznik dynamometryczny i musimy to w taki sposób właśnie robić. Bo na pałę, na oko, chłop w szpitalu umarł, tak? Dobrze, moi drodzy. Wiemy, co mamy do zamontowania. Oczywiście nowe uszczelniacze. Tutaj jeszcze jeden nawałek dźwigni zmiany biegów i łożyska Koyo japońskie. Proszę, raz, dwa. No. Trzy i cztery. Cztery łożyska Koyo, dwa nawał i dwa na wałki skrzyni biegów. Łożyska igiełkowe w obudowie HK, które są wprasowane do karteru, sprawdziłem, nie mają luzu nadmiernego, nie będę wymieniał, nie ma sensu. Tamte wymieniam, bo słychać, że tłuką te łożyska, więc są do wymiany. A ten silnik był już robiony, ale te łożyska nie były wymieniane na mur beton. Dobrze, moi drodzy. Teraz zabierzemy się za kompletowanie wszystkiego. Znaczy skompletowane mamy... Aha! Ważna rzecz! Zaraz wracam i mówię jeszcze o czym zapomniałem w poprzedniej części filmu. W poprzedniej części filmu zapomniałem wam powiedzieć jednej rzeczy, ponieważ pamiętacie, jak demontowałem kosz? Kosz wyciągnąłem cały z wszystkim, dałem na stół do umycia, bo rozbierałem silnik. Dopiero jak zacząłem myć te wszystkie elementy, to znaczy mył je mój pracownik, przepraszam, zauważyłem, później oglądając, że tutaj nie ma jednego tego wypustu na tarczę, że to jest wyłamane. Nie wiem, kto zrobił taki ten silnik, ja bym tego tak nie złożył. Poza tym kosz jest tak wypracowany, czekajcie, kosz jest tak wypracowany, że aż widać odbicie tarcz tutaj na tych krawędziach, zobaczcie. Co prawda luzu na pewno nie będą miały te tarcze. Tarcze ktoś wymieniał, ale kosz zostawił taki jak jest. O, tutaj, w szczególności z tej strony są wypracowane te. O. Teraz to widać. Także no kosz jest do wymiany. Ja mam tutaj taki używany w dobrym stanie. Sprawdźcie sami, ile kosztuje nowy, oryginalny. Zobaczycie, złapiecie się za łeb. To jest masakra. Więc skonsultowałem to z klientem. Kosz wymieniamy. Nieznacznie wzrośnie kosz naprawy. Więc no niestety trzeba zrobić. Tak nie możemy dać. A dlaczego?
z jednego prostego powodu. Ten kosz będzie już niedoważony i pamiętajcie, w takich rzeczach każde najmniejsze niedoważenie silnika powoduje wibracje, które z kolei powodują straty w mocy, straty w obrotach, no i wypracowywanie się części, które powinny długo wytrzymać. Łożyska, jakieś tam sworznie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już tego tłumaczył, bo podejrzewam, że to na pewno wiecie, a jak nie wiecie, to już wam to powiedziałem. Dobrze, przechodzę do kolejnego stanowiska. Co ja mam z tym moim językiem? Coś mi się strasznie, wybaczcie, plączę. Do kolejnego stanowiska i będziemy powoli składać ten silnik. Zobaczymy, co my z tego wyciągniemy, tak, moi drodzy, co my z tego wyciągniemy. Dobra, dość gadania. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, moi drodzy, przed tym, zanim zacznę składać ten silnik. Złożenie tego silnika mogę powiedzieć na wykonanie poprawne. Wszystko było tak, trochę za mocno dokręcone te śruby były, ale no czasem się zdarza, no ktoś chciał dobrze, żeby się nie odkręciło, no więc potem wam pokażę, z jaką siłą te śruby dociągnąć. Ale zastrzeżenie, które mam, to to, że zamiast uszczelek między karterami ktoś zastosował silikon. Pamiętajcie tak, nie wszystkie silniki mają uszczelki, to wiemy na pewno. Na przykład AM6 nie ma uszczelki między karterami, więc tam stosujemy silikon. Ale ten silnik między karterami ma uszczelkę. Ja tutaj mam zestaw uszczelek, ja już je otwarłem, bo chciałem sprawdzić, czy wszystko jest. Te uszczelki oczywiście są klingieritowe, ale nie zawierają azbestu, więc uszczelka między karterem musi być. Po co jest uszczelka między kartery, moi drodzy, i dlaczego to jest takie ważne w tym silniku akurat? Już wam tłumaczę. Musicie pamiętać, jak już zawsze mówię w większości filmów, że motoryzacja to jest, że tak powiem, wszystko liczone w setnych milimetra, dziesiątych i tam naprawdę jest wymagana duża precyzja. Jeśli my złożymy taki silnik bez uszczelki i zostawimy tam wszystkie podkładki fabryczne, które mają być na skrzyni dystansujące, ja zaraz wam pokażę, o co chodzi. Dajmy sobie na przykład wałek zdawczy. To jest wałek zdawczy skrzyni biegów, gdzie tu jest zębatka napędzająca łańcuch. Tu jest założona zębatka, która znowu z kolei napędza starter nożny. I tutaj zobaczcie, są takie podkładki specjalne, fabryczne. One są po to, żeby ten wałek, no, jedna, tutaj jest druga, żeby ten wałek nie miał nadmiernego luzu, ponieważ wtedy te wodziki by nam tutaj nie do końca dobijały te biegi. Co prawda to są pół milimetra, ale to jest zawsze pół milimetra. W takim świecie, gdzie wszystko jest na setne liczone. Więc jeśli my taką uszczelkę wyjmiemy i zaciśniemy ten wałek i teraz on się nagrzeje podczas pracy silnika i rozciągnie się, rozciąga swoją objętość, a musicie jeszcze drugą rzecz pamiętać, że to jest wysokowęglowa stal, więc ona się troszeczkę bardziej rozciąga. No i co się dzieje? Te łożyska się wtedy zaciskają się i chodzą z oporem, no i dochodzi do ich uszkodzenia szybkiego, uszkodzenia nadmiernego, dlatego te łożyska właśnie tak specyficznie, o tu, ja wam pokażę, specyficznie szumią te łożyska, słyszeliście, więc pamiętajcie. Kolejne łożysko to jest od strony kosza sprzęgłowego. Pamiętajcie, uszczelka musi być. Teraz kwestia silikonu i uszczelki. Często o to pytacie, czy można stosować uszczelkę wraz z silikonem. Powiem wam, kiedy ja takie rzeczy stosuję. Można, a nie powinno się. Jeśli mamy uszczelkę, to nie silikon. Jeśli nie mamy uszczelki, to silikon albo specjalny taki klej uszczelniacz do spajania silników, uszczelniania silników, jakichś połączeń takich płaskich. Są specjalne, ja Hydrixa takiego z CX80 stosuję, jest to bardzo dobra rzecz, bardzo fajnie trzyma, rozpołowić potem ten silnik, to jest problem, trzeba ściągać czy używać. Więc kiedy możecie stosować sobie, moi drodzy, silikon z uszczelką? Już tłumaczę. Naprawiałem niedawno tutaj silnik od jawki i ta jawka miała bardzo sfatygowane te przylgnie tutaj na uszczelkę, tak ktoś wbijał śrubokręt, takie dołki porobił, takie dziury były. Słuchajcie, jeśli mamy takie coś, to żadna uszczelka wam nie pomoże. Jeśli to macie uszkodzone, te przylgnie, te płaszczyzny tutaj są uszkodzone, żadna uszczelka nie pomoże, bo gdzieś tam zawsze będzie wyciekał ten olej. Przede wszystkim uszczelka też jest tak zbudowana, że jeśli ona nasączy się olejem, spuchnie, ona się dodatkowo jeszcze zaciśnie,
więc zapobiega to wyciekowi. Jeśli mamy takie uszkodzenia karteru, to wtedy możemy swobodnie położyć cienką warstewkę silikonu, czy tam uszczelniwa, uszczelkę, drugi karter smarujemy i wtedy to zespalamy i to na pewno będzie trzymało. Ale jeśli ma być uszczelka, ona musi być, pamiętajcie, musi być. Zawsze, jeśli karter mamy dobry, przypominam, bez silikonu, bez żadnych szczelniw, normalnie skręcamy to sobie, wszystko musi pasować. Jeśli mamy uszkodzenia jakieś, wtedy troszkę silikonu na pewno nie zaszkodzi, a pomoże. Dobrze, zatem świniłem sobie palca. Zatem zabieramy się do składania. Ja ten silnik będę składał, nie bardzo będę dużo mówił, tylko chcę wam pokazać, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Wiecie co, widzicie, mam takie zboczenie zawodowe, gdzieś zawsze palucha wsadzę, sprawdzę, czy to jest gładkie. To mnie nauczyło życie i moje doświadczenie. Już widzę, że zobaczcie, co się w tym karterze dzieje. Może to będzie widać. Zobaczcie, z tej strony, gdzie jest uszczelniacz, już jest uszkodzona płaszczyzna. I gdybym teraz do takiego uszkodzonego karteru wbijał czy wciskał uszczelniacz, no to on by się uszkodził, gdzieś mógłby tutaj przepuszczać. Po prostu ktoś tutaj przypier, musiałbym powiedzieć brzydko, przypier i kropki, no i uszkodził to. Zobaczcie, to nawet tutaj widać, że jest uszkodzone. No, takich rzeczy nie róbcie w ogóle, nie róbcie czegoś takiego, że wkładacie uszczelniacz i jakieś punkty tam, żeby on wyleciał. Nie, tego się nie robi, moi drodzy. To jest tak spasowane w tych nowoczesnych silnikach, bo musimy o tych silnikach powiedzieć, że to są nowoczesne silniki. Nie to, co było w jakiejś starej motorynce, bo w rometach starych tak się robiło, że trzeba było tam jeszcze dodatkowo, no ale to była inna technologia, były inne realia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego nie stosujemy, bo niszczymy w ten sposób ten karter. Ja jestem teraz, muszę znowu trochę czasu stracić, żeby to wszystko ładnie wygładzić, żeby ta powierzchnia była gładziutka, no i żeby po prostu to miało ręce i nogi, bo to jest spierniczone to jest, ktoś tu po prostu to spierniczył. Zobaczymy zaraz sobie, jak następny wygląda karter. Następny karter, moi drodzy, już jest lepszy, już nie ma tych uszkodzeń, jest wszystko gładkie, eleganckie. Bardzo ważna rzecz, od której zawsze przypominam, otwory, którymi, tak zwane otwory płuczące, którymi wędruje mieszanka do komory spalania, muszą być drożne, trzeba je sprawdzić, trzeba to wyczyścić, bo nie daj Bóg, zostanie tam coś, wy tego nie zauważycie, uruchomicie ten silnik, jakiś syf poleci, już zaczyna coś się robić złego z silnikiem, jakieś rysy na cylindrze, już silnik ma przedmuchy w dół, jeśli ma dwóch słów przedmuchy w dół, już traci swoją wydajność. Sorry, że ja tyle gadam, ale to są bardzo istotne rzeczy, które chcę wam powiedzieć. Na wałku zawczym jest wszystko ok, także ktoś tam ten karter spierniczył cholernie, trzeba to naprawić. Dobra, koniec tego gadania, biorę się za robotę, tamto wygładzę, wyczyszczę, zrobię, żeby było igła, no i biorę się za składanie. Jak widzicie, przygotowałem sobie już stanowisko do złożenia silnika. Powiem wam tak, dlaczego ja taką szmatę daję. Tutaj jak widzicie, są takie otwory, są dziurki. No i siłą rzeczy może tam, zawsze nam tam coś spaść, prawda? Mając taką szmatę, powiem wam, zapobiega mi to przed wpadnięciem jakichkolwiek elementów na dół, zawsze na tej szmacie mi to zostanie. Daję zawsze dwie takie szmaty, takie szmatki, i powiem wam, dlaczego tak zacząłem robić. No, powód wam powiedziałem, ale zainspirowało mnie to, jak kiedyś szyli mi rękę, miałem taki brzydki wypadek, kotówka mi rozcięła rękę. Jak lekarz tą rękę mi szył, przykrył to takim materiałem z dziury, ja go pytam go, ale po co tak się robi, przecież wiadomo, że tu wszystko widać. Mówi, proszę pana, żeby panu coś nie wpadło do tej ręki, żeby coś gdzieś nam nie obleciało, że wszystko widzimy, że tutaj jest pole robocze, jest czyste i tak dalej. I tak dało mi to trochę do myślenia, myślę, że to też będzie dobry sposób, żeby tutaj czegoś nie zgubić, czy spadnie jakieś narzędzie, potem. No różnie to bywa, jakieś kulki są i tak dalej, i tak dalej. Dobra, bierzemy się za składanie silnika. Ok, mamy karter z prawej strony karter. To jest karter, który jest z prawej strony, jak mamy silnik tak założony, u was to będzie z tej strony. I słuchajcie, ja zawsze sobie w tą część wkładam wszystkie elementy, ponieważ jest mi łatwiej.
Tutaj jest łożysko na stałe przykręcone takimi dwoma blachami, te łożyska trzeba tu wmontować, wprasować i tak dalej. Ja już tego nie będę na filmie robił, tylko lekko wam to tutaj mniej więcej omówię, co będę robił. Ważną rzeczą jest, żeby wszystkie otwory z gwintami wydmuchać sprężonym powietrzem, żeby one były suche, pamiętajcie, jeśli tam jakaś ścież będzie zalegała, jakiś, nie wiem, benzyna, cokolwiek, jakiś olej, to przy dokręcaniu może wam tutaj pęknąć gwint, albo ta cała powierzchnia, w której jest gwint, no i wtedy silnik jest do wyrzucenia, no nie dokręcimy go, tak prawda? Także musi to być suche, moi drodzy. Z tego co widzę, wszystkie gwinty są tutaj dobre w tej części, więc tutaj nie będziemy nic naprawiali, jest ok. Spust oleju jest też już naprawiany, ale jest zrobiony bardzo dobrze. Ja ewentualnie tę śrubę troszeczkę zrobię dłuższą, bo ona jest za krótka, więc muszę ją przedłużyć, tę śrubę, o jakiś centymetr, żeby było więcej, że tak powiem, kolokwialnie mięsa, więcej materiału do wkręcenia się do wewnątrz. Dobra, ja zamontuję łożyska, będziemy wkładali skrzynię. Nie będę już tłumaczył po kolei co i jak, najważniejsze aspekty będę wam mówił, co i jak, żebyście mogli wiedzieć, a przy montażu raczej nie ma o czym gadać. Łożysko wałka pośredniego, kosza sprzęgłowego, skrzyni biegów i łożysko wału korbowego już zamontowałem. Pamiętajcie, że te łożyska warto posmarować przed zamontowaniem elementów olejem, w którym one będą pracowały. W tym wypadku tutaj ja zastosuję olej 10W40 Motula 5100 Ester. To jest półsyntetyczny olej, który jest przeznaczony również do smarowania skrzyń biegów i mokrego sprzęgła. Jeśli ktoś wpadł na pomysł i wleje tu sobie 80W90 Hipola albo jakiś inny olej taki typowo przekładniowy, to jest w wielkim błędzie, bo to nie są oleje przystosowane do tego. Najwyżej co może być, to Motul Trans Oil też 10W40, pamiętajcie, to jest typowo do sprzęgła mokrego i do przekładni. Łożysko wału korbowego, tutaj smarujemy jakimkolwiek olejem do dwusuwa, oprócz, ja nie chciałbym marek wymielać, ale nie jakiegoś Orlena, czy tam jakiegoś Platinium, czy coś, bo ładnie wygląda, na czerwono świeci, zrobili kolor, a nie zmodyfikowali go przez 50 lat tego oleju, więc tego nie używajcie. Ja używam zawsze Motula, dla mnie to są wzorowe oleje, powiem wam, bo nawet Castrol dymi jak cholera, Motul niestety nie dymi, a dobrze smaruje, takie jest moje zdanie, a to jest moje prywatne zdanie, nie oceniam żadnych firm, po prostu to jest moje zdanie. Dobra, zamontuję teraz wałek pośredni skrzyni biegów, potem wałek zdawczy. Ważna rzecz, o której nie powiedziałem, ja każdy wałek smaruję delikatnie olejem, w którym to będzie pracowało, żeby to łatwiej się montowało nam, żeby miało to poślizg. Oczywiście te dwa się wałki osobno montuję, już się wślizgnęło elegancko. Sprawdzimy, czy wszystkie podkładki mamy na miejscu, oczywiście mamy na miejscu. Montujemy, aha, teraz w tym momencie montujemy wodziki biegów, bo potem tego dolnego wodzika możemy już nie zamontować. Niestety te wodziki nie są opisane, który jest gdzie, ale intuicyjnie chyba widzę, że ten ma być tutaj. Tak, o. Ten mały wodzik idzie na wałek pośredni. Pyk. Rozchylamy sobie. Teraz montujemy resztę wałka zdawczego. Widzicie, czasem działa magia filmu, ale to nie zawsze wszystko jest proste, jak się wydaje. Nawet mnie się zdarza, że coś się przycnie, coś nie zadziała, więc wyciągamy, przyciskamy, już jest. O. Tak, tutaj. Zdawczy jeszcze jeden, pośredni.
Teraz moja bardzo dobra rada i ważna, moi drodzy, po zamontowaniu wybieraka, to znaczy tego bębenka, który tutaj jest. Pamiętacie o wszystkich niezbędnych podkładkach, one są identycznej grubości i to wszystko musi być tutaj nasmarowane, żeby nam gładko chodziło, a za chwilę wam powiem, o co mi chodzi. Tak, przesmarowałem to sobie delikatnie. To będzie w tamtą stronę. Tak. Tak. O. I teraz wkładamy sobie wszystkie wodziki tutaj, nie wiem czy to będzie widać, w te robki, lekko podnosząc oczywiście zębatkę. Jedną i drugą. I oczywiście mamy dwa bolce, takie dwie prowadnice. Jedna jest krótka, gdzie idzie na wałek zdawczy, przepraszam, pośredni sprzęgła, a ta dłuższa idzie tam, gdzie jest wałek zdawczy. Wkładamy. No, tak. O, jest. Tak, teraz wałek pośredni. To wszystko bez żadnego wysiłku musi, moi drodzy, pasować. Inaczej być nie może. Tak. Wkładamy. O. Mamy to tak złożone i jeśli mamy to złożone prawidłowo, to ta skrzynia powinna nam prawidłowo pracować. Oczywiście teraz, jak widzicie, kręcę tym wałkiem i reszta się nie obraca, to znaczy, że jesteśmy na luzie. Tak by się miało wydawać. No i wydaje mi się, że chyba źle włożyłem ten wybierak i muszę znowu się wrócić do tego. Także do punktu wyjścia. Wyjmuję. Tak jak mówię, no. Zdarza się każdemu, pyk, odwracamy i teraz już będzie wszystko pasowało. Podnosimy lekko. Jakieś narzędzie sobie wezmę. Podnosimy lekko. OK. Prowadnica. Jest. I to samo tutaj. No i teraz to już całkiem inaczej wszystko pasuje, moi drodzy, bo tak. I elegancko. Wszystko siedzi. Patrzcie, wszystko jest gitara. Tak, wszystko mam założone, moi drodzy, podkładki i tak dalej. Tutaj oczywiście jest podkładka jedna za dużo, bo to nie jest podkładka z tego wałka, więc jej tutaj nie będzie. Bo ktoś tutaj coś pokombinował z tego, co widzę. Średnicowo mi się nie zgadza. Pamiętajcie, ja zawsze robię tak zwany suchy test bez wału korbowego. Po prostu jak będziecie kręcili tymi wałkami i przekręcali wybierakiem, zobaczcie, już mamy luz teraz. Tu jest jedynka, tu jest luz, jest dwójka, trójka. Jeśli ta skrzynia wam nie chce przejść dalej, to musicie poruszać w dwie strony, żeby po prostu zęby się, te kły się zazębiły odpowiednio. Trójka, czwórka, piątka i szóstka. Skrzynia pracuje bez problemu, także już wiemy teraz, że możemy ją po prostu złożyć. Możemy zamontować wał korbowy, zamontować uszczelkę i przykryć to drugą połówką oczywiście karteru. Jesteśmy teraz w momencie, kiedy przyszedł czas na montaż wału korbowego i moi drodzy, każdy ma swój sposób. Ja wiem, że ktoś kiedyś mi mówił, że ja robię wielki błąd, bo tego nie powinno się tak robić. Powinno się wprasować łożysko na wał korbowy, a potem nagrzać karter.
i dopiero włożyć do karteru, bo aluminium się szybciej rozciąga. Zgadzam się. Ja robię w ten sposób, że zawsze wprosowuję sobie do karteru łożysko i nagrzewam wewnętrzną bieżnię łożyska i też mi to wchodzi. W międzyczasie taki wał wkładam do zamrażarki na 15 minut. On ma temperaturę minus 32 stopnie Celsjusza. Na pewno się skurczył. Łożysko nam się rozciągnie i bez problemu możemy sobie włożyć. Dlaczego ja nie robię tak, jak niektórzy mówią, że... Znaczy, mówią, że ja robię źle. Nie ma nic złego. Każdy sposób jest dobry, powiem wam. Z tym, że jest jedna zasadnicza rzecz. Aluminium naprawdę bardzo ma wielkie, duże rozpraszanie ciepła. Bardzo ciepła, dużo odbiera. I nagrzanie takiego elementu trzeba przeprowadzać, moi drodzy, na przykład takim palnikiem. Można. Ale płomień, pamiętajcie, nam może tutaj coś zapalić, jakieś oleje, smary i tak dalej. Więc ja nigdy otwartego ognia w warsztacie nie używam. Bo dla mnie to jest pomyłka. Ten palnik był tylko do demonstracji tutaj. Ja używam opalarki. Wiem, znajdzie się ktoś i powie, że z opalarki zawsze iskra może wyskoczyć, tak. Ale zawsze mamy gorące powietrze, a nie bezpośredni płomień. A poza tym zasadniczo lepiej zagrzać mniejszą powierzchnię, która będzie dłużej rozciągnięta niż aluminium, które odbiera naprawdę dużo ciepła i szybko się skurczy, jak my odejmiemy palnik od niego. Różne są szkoły, różne są sposoby, ja robię w ten sposób, więc dla mnie jest najlepszy. Więc ja sobie grzeję bieżnie, wkładam wał i wszystko gra. Zaraz sprawdzimy, jak nam to pójdzie. Zawsze grzeję łożysko do tego momentu, aż tą bieżnią nie da się ruszyć. I już mamy wał zamontowany. Jak widzicie, wszystko ładnie, pięknie weszło, elegancko. Tak się to właśnie robi. Jedna rzecz, którą muszę teraz wytłumaczyć. Pamiętacie, jak mówiłem, że zastosuję tu łożyska C4? Otóż nie zastosuję do tego wału łożysk C4 z luzem C4 montażowym, ponieważ tutaj jest wymieniony wał, który ma troszeczkę mniejszą średnicę od tamtego sportowego, więc zastosowałem łożyska C3 z luzem montażowym C3 i w zupełności to wystarczy, będzie wszystko ok. Jak widać, mam już położoną piękną nową uszczelkę, bardzo ładnie, super elegancko, na to będzie karter, dociągniemy wszystko z odpowiednią siłą, a zaraz powiem z jaką siłą i przystąpimy do reszty montażu tego silnika. Silnik już zamknąłem, założyłem nowe śruby. Pamiętajcie, musicie mieć oczy dookoła głowy przy takiej robocie. Sprawdzamy zawsze, nawet jak mamy nowe śruby, czy one przypadkiem nie są za długie, czy gdzieś nie mają oporu we wkręcaniu, powinny leciutko się wkręcać. O, każdą wkręcamy ręcznie do pewnego momentu, ponieważ potem będziemy je dokręcali z odpowiednią siłą, która jest dedykowana dla danej śruby. To są śruby o twardości 8-8, także to musimy wiedzieć, jaka to jest śruba. Z reguły to jest wszystko 8-8, te śruby, i oczywiście to są śruby ze zwykłym gwintem, nie drobnozwojowym, bo śruby drobnozwojowe mają inne siły do ciągania, chyba troszeczkę mocniejsze, więc najpierw to podokręcamy. Tak, śruby mam wstępnie dokręcone, tylko lekko ręką, ponieważ będziemy je dokręcać kluczem dynamometrycznym, a zaraz wam pokażę, z jaką siłą to trzeba zrobić dla tych śrub. Tak, zobaczmy, tutaj mam taką tabelę wydrukowaną, taką ściągę dla śrub. I my mamy śrubę M6, twardość śruby mamy 8,8, więc musimy dokręcić siłą 11,3 Nm. Możemy 11,5 ustawić, że będzie ok. Albo równe 11 i powinno być ok dla tej śruby. Więc przejdziemy sobie z kluczem dynamometrycznym do silnika, dokręcimy, zobaczycie, jak to wygląda.
Ja używam takiego klucza dynamometrycznego, który ma wartość od 5 do 25 Nm, od 25 do 30, przepraszam. Pamiętajcie, taki klucz zawsze ma dwie podziałki. Newtony i FT-LB. Nie wiem, co to znaczy. Jak wiecie, to mi napiszcie, będę może jeszcze jakąś wiedzę. To mnie nie interesuje, bo to jest chyba amerykańskie wartości są, a to są wartości europejskie. Tak chyba mi się wydaje. Ustawiamy klucz sobie na 11 Nm. 11,3 raczej, bo tutaj 11 to nie ma, tu mamy 12. Tutaj mamy ile? 10. Jedenaście, 3 Nm. Dobra, i teraz co? Ja mam akurat tutaj śruby imbusowe i dokręcam. Zawsze dokręcam. Zaczynam od skrzyni korbowej wału i od środka na zewnątrz dokręcam resztę śrub. Kolejność nie jest ważna, bo to nawet w serwisówce tego nie jest powiedziane, więc dokręcamy sobie. Dokręcamy tak długo, aż nam kliknie klucz. Pyk, jest dokręcona. Jest dokręcona. 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 Jeszcze sprawdzimy raz. Ok. Ok. Dobrze. Silnik jest dokręcony. Moi drodzy, dlaczego to jest takie ważne, żeby z taką siłą dokręcać śruby, z taką jednakową siłą? Już tłumaczę. Nie wiem, jakiego przykładu użyć, żeby wam to wytłumaczyć dobrze, dlaczego się używa takiej samej wartości dokręcenia dla wszystkich tych śrub. Dlaczego? Jak wiecie, metale są sprężyste, więc się poddają. Jeśli byśmy za bardzo dokręcili te śruby tutaj na boku, to co by się stało z tym? Z tymi elementami, już wam tłumaczę. Ktoś się ze mnie śmiał, że to mówiłem też w przypadku cylindra, ale to jest bardzo naprawdę mądre i to jest prawda. Jeśli za bardzo dociągniemy śruby, powiedzmy, że to jest karter, który jedna część karteru, jeśli za bardzo je dociągniecie tak już na chama, to ten karter będzie miał tendencję do, te ścianki będą miały tendencję do takiego zaginania się do środka i te luzy na tych wałkach będą się kasowały, pamiętajcie. Dlatego tu jest dociągnięcie tych śrub, żeby ich nie przeciągnąć, że jak będzie zimno, to one nie pękną, a jak będzie za ciepło, to się nadmiernie nie rozciągną i nie będzie luzu na tych karterach. Dlatego po to to jest, bo wszystko pracuje, wszystko się rozciąga i tak dalej. Jak wcześniej wspomniałem, silnik mamy podokręcany, wszystko jest ok. Jakiś bieg tu mamy wyrzucony, ale zaraz wrzucony, włączony, zaraz go zrobimy na luz. Wał nam się obraca. Oczywiście, moi drodzy, jeśli ktoś wam mówi, że po złożeniu takiego silnika ten wał od razu się odwraca luźno, ja w to nie wierzę i nigdy nie uwierzę, bo za długo w tym pracuję, żeby ktoś taki kit cisnął. Zawsze trzeba wziąć młotek, delikatnie pukając młotkiem miedzianym z tej strony lub z tej, żeby ten wał przesunąć, żeby ten łożysko odprężyło się, bo jest ściśnięte. Następuje wtedy luz na tych łożyskach i zobaczcie, elegancko, ale tylko leciuteńko pukamy, to wystarczy, nie scentrujemy wału, bo wiadomo, jak się przypierdzieli w ten wał z całej siły, to wtedy się go scentruje, ale nigdy leciutkim tam uderzeniem. Po to jest motek, żeby go używać, ale tak mówię, z głową. Dobra, koniec gadania. Jesteśmy z tej strony, przechodzę na tą stronę i teraz muszę sobie tylko znaleźć tutaj bieg jałowy, co myślę, że będzie proste. Widzicie, ta skrzynia chodzi bardzo fajnie. Tak, teraz przyszedł czas na zamontowanie uszczelniacza na wale korbowym, bo to już jest ten moment, bo jak zaczniemy montować wszystkie te rzeczy, to tu możemy mieć potem problem z czymkolwiek. Więc ja ten uszczelniacz sobie po prostu wcisnę. Wał mam nasmarowany już tutaj. Wcisnę go i ewentualnie dobiję sobie tym kluczem, który jest dopasowany średnicowo do tego uszczelniacza.
nie bójcie się tego, można zrobić jakieś narzędzie, ale jeśli macie klucze nasadowe, możecie tych kluczy użyć bez problemu. Tak można zrobić. Leciutko dobijamy. Oczywiście najlepiej na sucho, żeby ten uszczelniacz nie miał zbytnie mocnego poślizgu, bo może się wtedy może wypaść, ale jeszcze mi się nie zdarzyło. Oczywiście równo z krawędzią musimy go zawsze wbić, moi drodzy. Nie możemy go też za bardzo wbić, bo będzie wtedy tarł o łożysko. Kontrolujemy to bardzo skutecznie i ściśle, żeby po prostu nie było jakichś przegięć później. To jest akurat ten karter, który był taki zniszczony, gdzie ten uszczelniacz by bardzo ciężko by wchodził. O, jeszcze troszeczkę. I jest równiutko, elegancko, moi drodzy. Już czuć na pierwszy rzut, ruch ręki wałem, że ten uszczelniacz trzyma, że on spełnia swoją rolę i bardzo fajnie, elegancko tutaj uszczelnia. Teraz kolejna ważna rzecz, o której mówiłem wcześniej, a czego tutaj nie było, to klin w miejscu tutaj, na ten wał. Te kliny z tej i z tej strony są identyczne od strony koła magnesowego i tutaj tej zębatki. Więc trzeba go tu wsunąć, założyć zębatkę. Oczywiście tutaj jest, jak widzicie, miejsce na ten klin. On się tutaj wsunie, nabije, bardzo ładnie weszło i możemy dokręcić nakrętkę. Tak, mamy nakrętkę. I dokręcamy. Zębatkę już dociągnąłem z odpowiednią siłą. Słuchajcie, tu jest 10 Nm wystarczająco według serwisa, serwis manuala. Ta serwisówka będzie dostępna pod filmem, link do mojego dysku Google, do ściągnięcia bezpłatnie, możecie sobie korzystać bezproblemowo. Dobrze, teraz lecimy dalej. Teraz przyszedł czas na montaż dźwigni wybieraka biegów, ale przedtem, pamiętajcie, najlepiej przedtem zamontować sobie uszczelniacz, który tutaj musi być, bo potem może być problem. Ciężko taki długi klucz wykombinować, żeby sobie go wbić, więc ja go tu już zamontuję w tym momencie. Tak. Mamy ten uszczelniacz. O. Jego wystarczy wcisnąć, bardzo fajnie wchodzi. Jest elegancko, w zupełności wystarczy, będzie na pewno trzymał. I już profilaktycznie od razu założymy uszczelniacz wału korbowego od strony aparatu zapłonowego, prawda? Też wciskamy. Ewentualnie kluczem możemy go sobie, kolokwialnie mówiąc, dobić. Oczywiście na równo z płaszczyzną tutaj karteru, bardzo ładnie. Nie dziwcie się, jeśli wam to będzie ciężko już teraz pracowało, bo to naprawdę uszczelniacze robią jakiś opór, to znaczy, że działają. Kolejno teraz możemy już zamontować uszczelniacz wałka zdawczego od zębatki tutaj napędowej. Okej. To jest troszeczkę problem, bo trzeba go tak zawinąć, żeby nam ta sprężynka nie spadła. Albo użyć narzędzia, które nam tutaj tą wargę podwinie. O. W ten sposób. O tak. I wtedy możemy go również wcisnąć, a potem dobić. O, tego wystarczy wcisnąć fajnie palcem na równo. Super. Oczywiście czujemy, że już ten wałek ciężej pracuje z jakimś oporem. To znaczy, że uszczelniacz bardzo fajnie nam siadł. Trzyma nam to tutaj wszystko w kupie, jest elegancko. Oczywiście w tym momencie wracamy do montażu tej osi zmiany dźwigni biegów.
To jest taka sprężynka i tam jest taki bolec, tutaj widzicie go, to musi być w ten bolec i wtedy będzie działało dobrze. Sprawdzamy sobie, czy to nam, aby wszystko fajnie pracuje, tak? Ale teraz przedtem, słuchajcie, bo ja się pospieszyłem, ja was najmocniej przepraszam. Oczywiście ważne, żeby podkładka była. Najważniejsze jest co? Taki docisk wybieraka mamy tutaj. Jego się tutaj montuje. W tym miejscu. O. Pod nim jest taka sprężyna, która to wszystko dociska. Tak. To chyba tak ma być. O, właśnie w ten sposób. Powiem wam, z tym czasem jest problem. Bardzo źle się to montuje. No ale jakby wszystko w życiu szło dobrze, to by było za dobrze, tak? Kolorowo. Za kolorowo. No właśnie. No i źle. Nie w tą stronę niestety. Niestety w tą stronę musi być. Tak, tak, tak. Tutaj łapiemy sobie gwint. No, a teraz możemy sobie naciągnąć. Tak, założyłem dźwignię, całą tą, że tak powiem, ten cały pozycjoner tutaj, który dociska nam tą, ten wybierak, ten cały bębenek, żeby nam biegi nie wyskakiwały. Założyłem już koło zębate, które jest odpowiedzialne za rozruch od startera nożnego. Teraz założymy sobie kosz sprzęgłowy. Oczywiście najważniejsze, podkładka pierwsza pod kosz sprzęgłowy idzie. Tuleja. Oczywiście dokręcamy nakrętkę i zabezpieczamy ją podkładką, tutaj tak ją zaginamy, jak widzicie. Nie opieramy się o to, bo to może wam pęknąć, moi drodzy, odradzam. Ja te tarcze muszę teraz posmarować olejem, ja je tylko tak poglądowo założyłem. Pamiętajcie, przed montażem, dzień wcześniej zamoczcie je w oleju, w którym będzie zalany silnik, można sobie go odmierzyć jakąś miarkę, może trochę więcej. Zamoczyć i ten sam olej potem można wlać, bo te tarcze mamy czyste, one są sprawne, były nowe. Więc w tym samym oleju, w którym one będą pracowały, w tym je trzeba zamoczyć, żeby one troszeczkę sobie go nabrały. Teraz pokażę, jak trzeba założyć górną część tego docisku sprzęgła. Jak prawidłowo ma być założony ten docisk? No niby żadna filozofia, bo można go wziąć, założyć, włożyć sprężyny, wkręcić, jest ok, tak? Ale zobaczcie, coś tu nie pasuje. Docisk, a sprężyny luźne, tarcze luźne, oj nie, moi drodzy, zobaczcie, tutaj jest troszeczkę taka nieścisłość w tych elementach, bo nie widzę tutaj, ale tu jest taki znacznik, jak widać, tu jest taki znacznik i na tym znaczniku powinna być któraś z tych wypustek i ona tylko pasuje w jednym miejscu, o tutaj nie, tutaj też nie, tutaj też nie. Tutaj też nie, ale tu już nam pasuje, widzicie? Ale niestety nie jest to nigdzie zaznaczone na tym, tutaj, na tym docisku, ani z tej strony, więc nie mamy punktu odniesienia. Musimy się posiłkować takim czymś, że tak długo trafiamy, aż trafimy i wtedy, widzicie, tarcze siedzą ciasno. A gdybyśmy zrobili tak, tarcze mamy luźne i ktoś to poskłada, powie, no kurczę, co jest grane? Sprzęgło mi nie działa, nie mogę odpalić motorka, bo mi objeżdża. Więc jak widzicie, niby prosta sprawa, a jednak jakieś trudności tam się pojawiają, prawda? Dobra. Aha, ważna rzecz. Zanim to wszystko poskładacie i jeśli dokręcicie tą śrubę, sprawdzacie, czy to się obraca, bo czasami jest tak, że ta tuleja jest za krótka, jest uszkodzona i sprzęgło po prostu się zaciska i trzyma cały czas. To musi być niezależnie pracować od zewnętrznego kosza. Zakładamy sprężyny ze śrubami, dokręcamy. Sprzęgło mamy dokręcone. Te śruby, moi drodzy, dokręcamy ręką, na ile macie siły. Żadnych klejów, bo jeśli zastosujecie klej do gwintów, nie odkręcicie do wymiany sprzęgła za Chiny. Naprawdę objedziecie śruby i je wtedy wyrzucicie. To się na pewno nie odkręci. Czas zamontować teraz wałek od kopniaka, od startera nożnego. Oczywiście musi być podkładka, pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Ten bolec, to jest takie sprzęgło, które powoduje to, że jak my kręcimy, to się będzie podnosiło. Musimy wyhamować trochę to koło, żeby ono zadziałało.
O, w ten sposób. To jakby było takie, o, bezwładne, to nie pójdzie do góry, a jak się oprze, to wtedy wypycha do góry i zazębia. Tu jest taki specjalny rowek, zobaczcie, i ono musi, ten bolec w ten rowek musi wejść. I wtedy będzie to prawidłowo założone. Zakładamy to w ten sposób, oczywiście tą podkładkę tam musimy mieć. Tak, zębatka, pyk, teraz ktoś się na filmie śmiał z mojego haka serwisowego, nie wiem dlaczego, czy to było takie śmieszne, ale to już jest jego sprawa. To jest naprawdę bardzo pomocne narzędzie, ja wiem, że takie rzeczy można zrobić w inny sposób, ale ja wolę to zrobić profesjonalnymi narzędziami, wtedy mam pewność, że naprawdę jest to dobrze zrobione. Oczywiście przed złożeniem sprawdzamy starterem nożnym, czy ten kopniak nam działa dobrze. A kopniakiem, czy starter nożny działa dobrze. Bardzo dobrze działa. Słuchajcie, kręci nam ładnie silnikiem, elegancko. Jest gitara, odskakuje. Number one. Dobrze, jesteśmy już teraz w momencie, kiedy będziemy zakładali pokrywę sprzęgła i resztę elementów typu tłok, pierścienie, cylinder, uszczelki i uszczelki. Teraz pokrywa sprzęgła, oczywiście dajemy znowu nową uszczelkę i sprawdzamy, czy nie są uszkodzone żadne tutaj żadne krawędzie, znaczy płaszczyzny. Tutaj krawędź jest troszeczkę zryta, to na pewno widać, ale płaszczyzna jest dobra, więc nie będę tutaj stosował silikonu, nie ma sensu. Więc zakładam uszczelkę, zakładam pokrywę i lecimy dalej. Pamiętajcie, bardzo ważna rzecz, żeby trafić zębami tutaj na wał korbowy, żeby nam ta pompa tutaj się nie złamała, ten napęd pompy, prawda? No i jeszcze... O! I jeszcze dodatkowo sprzęgło. Tak. Dlatego też nie zakładałem obudowy tutaj tej turbiny, bo muszę mieć pewność, że to, te zęby mi się zazębiły dobrze. O, tak. Powinno to wszystko tutaj wejść, aczkolwiek nie chcę do końca. Teraz, tak, o. Siadło, siadło. Sprawdzamy, czy uszczelka się gdzieś nie przesunęła, bo to jest bardzo ważne. O. Sprzęgło nam elegancko działa, świetnie. Zakładamy nowe śruby i dokręcamy. Śruby pozakładałem i oczywiście znowu dokręcamy kluczem dynamometrycznym z tą samą siłą, gdzie jak w przypadku karterów. Tak, wszystkie śruby w silniku, w pokrywie, również w pokrywie sprzęgła mam podokręcane. Jak już nie zauważyliście, dołożyłem jeszcze tutaj to oczko na linkę od sprzęgła. Sprzęgło będziemy później jeszcze regulowali, bo to tutaj jest też taki proces, to wam powiem, jak to się robi. Wszystkie śruby mamy nowe, zobaczcie, jak to bardzo ładnie wygląda, jak posypka na torcie u cukiernika, prawda? Też porównanie, co? Co pomyślicie? Co za idiota. Dobra, moi drodzy, będziemy teraz sobie zakładali tłok z cylindrem, a na końcu zajmiemy się aparatem zaponowym. Tak, moi drodzy, przyszedł czas na montaż głowicy. Ja głowicę już przetoczyłem, troszeczkę pogłębiłem tą głowicę, żeby tłok nie uderzał o to, o górę głowicy. Montujemy wszystko zgodnie, oczywiście dokręcamy z serwisówką i zaraz wracam. Ta-da! Silnik, moi drodzy, gotowy. Wszystko zamontowane na nowych śrubach, żeby ładnie wyglądało, elegancko. Zobaczcie dookoła.
nowa śruba z pustu oleju, nieco dłuższa, fajnie stoczona, żeby te zadziory tam nie wystawały. Pamiętacie, co mówiłem o powiększeniu tego dolotowego gardziela? No niestety nie roztoczę go, bo tutaj już nie mam więcej miejsca. Jakbym go chciał roztoczyć, po prostu uszkodziłbym ten element. Ja ten silnik na pewno wyreguluję, na tym będzie to chodziło jak rakieta, także to mogę zagwarantować. Dobra, to doramy z tym potworem. Zobaczymy, co on nam pokaże. No tak, przyszedł już czas na montaż tego silnika nieszczęsnego, bo powiem wam, 2 dni mnie to kosztowało czasu, żeby ten silnik zrobić na spokojnie. Oczywiście skręcenie filmu. Nakrętkę znalazłem nową, po prostu tamta była wyjechana. Na osi mamy gwint elegancki. Nową nakrętkę, taką twardą. Założymy, no i będziemy resztę kontynuować. Dobra. Tak, moi drodzy, mam już zamontowany silnik. Nakrętkę wymieniłem na nową od osi wahacza. Silnik zamontowany, zalany olejem, zalany płynem chłodniczym. Gaźnik, miałem opowiedzieć o gaźniku. Moi drodzy, dysze mamy 105 dysze mamy. Dyszę główną oczywiście, to jest dysza, która odpowiada za to, że my jedziemy na otwartej przepustnicy. Dyszę od wolnych obrotów mamy 0,45, więc to jest bardzo dobra dysza. Gaźnik stricte pod 70. Powiem wam tak, nic nie robiłem z tym prudcem ssącym. Postanowiłem spróbować, jak ten silnik będzie pracował na tym prudcu ssącym, na tym łączniku gumowym, który tam jest. Zostawiłem ten filtr nieszczęsny, stożkowy. Klient musi sobie coś wymyśleć. Ja to zestroję tak, żeby było. Naprawdę, nie mam airboxa do tego. Klient ewentualnie, gdyby miał, to sobie zamontuje. Co jeszcze? Naprawiłem linkę gazu, wymieniłem na nową całkiem, przerobiłem, ponieważ tutaj jest dedykowana z rozdzielaczem, więc jeśli rozdzielacza nie mamy, no to ta linka ciężko, żeby pasowała, o tak powiem. Kolejną rzeczą naprawiłem, wymieniłem linkę sprzęgła na nową, zrobiłem całe sprzęgło na nowo, ponieważ to było tak rozwalone, tam były takie elementy, że głowa boli, trytytki, opaski, żeby zdystansować, żeby sprzęgło łapało. Nie, tak nie może być. Musi być regulacja, wszystko musi być, że tak powiem, na sztywno. Sprzęgło musi pracować prawidłowo. Wymieniłem wał, tłok, pierścienie, cylinder. Wymieniłem wszystkie uszczelniacze, uszczelki na nowe, uszczelnienia, pompy wody, uszczelniacze startera nożnego i wałka zdawczego. Wszystko to jest nowe, została tylko skrzynia biegów. Oczywiście łożyska w całym silniku są wymienione na nowe. Oczywiście wymieniam łożyska zawsze na NTN albo Koyo japońskie, żadnych innych nie montuję. Ewentualnie Timken niemiecki, który jest bardzo dobrą marką, ale wolę, że tak powiem, japońskie wyroby, bo sami widzicie, jak japońskie motocykle działają, więc Japonia to jest dla mnie taki, że tak powiem, priorytet, jeśli chodzi o jakość. Dobra, spróbujemy to sobie uruchomić. Nie włączam ssania, jest tutaj 22 stopnie u mnie w warsztacie, więc jest ciepło, jakby to było lato, jakaś wczesna wiosna, czy początek lata. Spróbujemy, włażę na ten podnosik, spróbujemy to odpalić. Jak widzicie, fajnie chodzi ten silnik na wolnych obrotach. Oczywiście mam podłączony, bo tutaj bym się udusił, a żeby nie marnować ciepła, to niestety muszę mieć wyciąg. Posłuchajcie tego silnika. Silnik jest zimny, pracuje bez ssania. Tak powinien prawidłowo wyregulowany gaźnik pracować w busuwie. Takie obroty muszą być, tak pykać sobie leciutko. Poczekamy, aż się zagrzeje ten silnik, ja go spróbuję za chwilę przegazować, dobra? Silnik już zagrzałem, ale wyłączyłem go, żebyście mogli mnie wyraźnie słyszeć. Słuchajcie, zaraz wam pokażę, jak już jest temperatura silnika, żeby nie było. 50 stopni, no to już silnik jest rozgrzany, można powiedzieć. Oczywiście największym błędem jest to, że nie ma tutaj termostatu w tej głowicy i nawet nie ma na niego miejsca, bo wtedy byłoby jeszcze lepiej. Silnik miałby 90 stopni, pięknie by pracował, byłby ciepły, wymieniałby wodę z zimnej na ciepłą z chłodnicy, oczywiście i chłodzenie by przebiegało w normalny sposób. A w tej głowicy akurat nie ma miejsca na termostat, nie wiem, czy to jest fabryczna, czy jakaś inna głowica, mniejsza z tym. Ale znając życie, lepiej, żeby tego termostatu nie było, ponieważ jeśli ktoś daje w tyłek takiemu silnikowi, moi drodzy, w upalne lato, no to
są ludzie, którzy mają talent i potrafią zajechać taki silnik. Musicie pamiętać, że tam jest troszkę więcej do wychłodzenia, jest wyższa temperatura, bo tam jest 70 zamontowana, a chłodnica jest pod 50, więc ona powinna sobie poradzić. Powiem wam, najlepszy silnik, najlepszy motorower do tuningowania to jest Yamaha TZR albo DT50, bo ma dużą chłodnicę, ma większą chłodnicę raz od tej, można by zamontować drugą chłodnicę, ale no, tak jak mówię, no musiałby być ten mostat. To lepiej niech jest tak, niż wiecie. Dobra, ja wam teraz pokażę, jak ten silnik się wkręca na zestawie firmy WM. Mamy tłok, pierścienie i wał korbowy sportowy firmy WM. Pokażę wam, jak to się wkręca. Jak widzicie, reakcja na manetkę jest naprawdę natychmiastowa, nie ma jakiegoś tam zwolnienia, przypóźnienia i tak dalej. Sam jestem w szoku, że na tym chińskim gaźniku tak fajnie to pracuje, że udało się to doregulować. Jak widzicie, no nie zawsze Malossi czy jakieś inne wynalazki muszą być lepsze. Jak widzieliście, sam wał Malossi padł jak kupa po prostu. Łożysko padło na stopie korbowodu, jest do wywalenia. Ja wiem, że to jest też uderzeń od tego tłoka w głowicę, ale no, skoro mamy wzmacniany wał, mnie się wydaje, że takie coś nie powinno się stać, aczkolwiek może to mieć miejsce, wiadomo, to są jednak duże siły, ktoś to odpalał, jeździł bez sensu. Jakaś pogoda tam jest, ja bym się spróbował tym przejechać, moi drodzy, muszę sprawdzić, jak to jeździ. Jeśli mi się uda, no to założę kamerę GoPro na kask i zobaczymy co się da zrobić. A w międzyczasie do zobaczenia. Kurczę, włączam sobie nagrywanie kamery pilotem i włączam, coś mi nie działa, a próbowałem w kieszeni pilotem od bramy, a powinienem tym. Dobra, wracamy do sprawy. Słuchajcie, zrobiłem krótką jazdę, jak widzieliście na filmie, silnik bardzo fajnie się wkręca, jest elastyczny, dynamiczny, bardzo ładnie pracuje, są wolne obroty, nie ma jakichś tam po odpuszczeniu gazu, że obroty idą do góry czy na dół, bo to jest spowodowane tym, że są wkręcone prawidłowe dysze. Ja nie będę ruszał tych dysz, nie będę więcej gaźnika regulował, ponieważ ten silnik dla mnie pracuje bardzo fajnie. Wiadomo, nie mogłem go bardziej przekręcić, przeforsować, bo jest na dotarciu, więc klient musi sobie pojeździć jakieś koło 2000 km jakąś spokojną prędkością, nie wkręcając go na obroty. Aczkolwiek powiem wam, takie docieranie silnika na takim wydechu sportowym, bo to nie jest seryjny wydech, który tam jest zamontowany, tam jest wydech już akcesoryjny, sportowy. Ciężko utrzymać to na średnich obrotach, no ten silnik, on tam już jak dostanie reza, to widzieliście na jedynce, i ciągnie do przodu i po prostu chce już rwać i szaleć, także
Trzeba umieć i nauczyć się przede wszystkim jeździć na takim pojeździe, bo to nie jest proste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i jadę. Docieranie nie tak wygląda. Ktoś tam napisał taką wielką głupotę. Nie będę powtarzał słów, które tam ten kolega napisał pod pierwszą częścią tego filmu. Pod filmem ktoś pytał o docieranie, że kita, stajesz, stygnie, kita, zaś, kita. Chłopie, jak tak będziesz docierał twój pojazd, no to ja ci życzę powodzenia, nawet na Nikasilu. No, słuchaj, wszystko ma swoje życie, wszystko ma swój czas, czasu nie przyspieszysz. Niektórzy jeszcze mówią, że najlepiej na 2 dni zostawić na wolnych obrotach silnika, on się sam dotrze. A kolega powiedział, że trzeba mu dawać w dupę, trzeba go wystudzić, zaś w dupę i tak dalej, więcej oleju. Wyobraźcie sobie, jak można coś dotrzeć, a dotarcie to znaczy ścieranie się elementów. Te elementy muszą mieć jakieś tarcie. Olej w mieszance powoduje to, że te tarcie jest zmniejszone, więc nie możemy za dużo tego oleju dać, bo jak za bardzo będziemy smarowali, to ten silnik nam się nie dotrze, a jak się będzie docierał, to się będzie docierał 2 razy dłużej. Więc mieszanka 1 do 50 w takim silniku, jakiś dobry olej syntetyczny, Motul 710 ja stosuję, jest bardzo dobry, nie dymi ten olej, spala się w całości, nie tworzy nagarów. Nie reklamuję tutaj tego oleju, ale mówię, że to jest według mnie, to jest moje prywatne zdanie, bardzo dobry olej w porównaniu z innymi olejami, które są dostępne na rynku. Nie będę mówił marek, bo to za chwilę wyglądać będzie na reklamę. Ja stosuję Motula, ten olej dla mnie jest ok. Silnik nie ma tyle dymu do wydalenia, ten tłumik nie ma, ten układ wydechowy nie ma tyle dymu do wydalenia, plus dwutlenek węgla, który jest bardzo ciężki, musicie pamiętać. Dwutlenek węgla plus okropny dym z takiego dupiatego oleju powoduje to, że ten silnik nie ma mocy. Ktoś mówi, no kurde, wsadziłem Malossi, zapłaciłem za 2000 za DMHR-a i ten motor mi nie jedzie. Co się dzieje? No jak ktoś kupuje za 2 klocki cylinder, a kupuje olej za 16 zł litr, na przykład orlenowski, to nie dziwcie się, że wam to nie jedzie, moi drodzy, bo tak będzie się działo. A takich przypadków można mnożyć, naprawdę, bo ja zawsze na początku pytam klienta zawsze, jaki olej stosujesz do mieszanki. No kupuję na stacji taki do 2 suwa. Ale jaki do 2 suwa? No taki w buteleczce tam pisze do silników 2-suwowych. No tam, a czasami kupuję do Stila i on mi jeździ na tym. No właśnie. Jak myślicie, po co jest tyle rodzaju olejów? Każdy silnik inaczej pracuje. Silnik do piły motorowej, do piły spalinowej, łańcuchowej czy podkaszarki pracuje w naprawdę ekstremalnych warunkach i on też ma inny skład. Przede wszystkim cylindry tam są nikasilowe, to są wysokoobrotowe silniki, można powiedzieć sportowe, i też mają inną formułę oleju, mają inne obciążenia. Taki silnik do jazdy po prostu po drodze też ma inną formułę, bo też ma inne obciążenia. Silniki crossowe są tak wyżyłowane, tak wysilone, na pograniczu, że tak powiem, nie wiem, stopienia siedenka tłoka, bo tak są zrobione silniki, wyregulowane gaźniki w takich crossach, żeby one po prostu miały takie walnięcie, i tam też się specjalny olej stosuje. Także słuchajcie, olej po to jest, żeby stosować go do silnika. Jeśli kupujecie olej za 16 zł znanej firmy polskiej, państwowej, no to sorry, ale to nie pojedzie. Mam nawet taki przypadek, że ktoś kupił sobie aprilkę, to było około 10 lat temu, kupił nową aprilkę Ditech. Kupił olej orlenowski na stacji, zalał ten dozownik tym olejem i ten silnik mu się zatarł. Miał olej, ale silnik się zatarł. Dlaczego się zatarł? Elektryczna pompa to jest pierwsze. Za gęsty olej, nie do dozownika, to jest druga rzecz. Niemodyfikowany od iluś 10 lat. Nasze państwo dba o ekologię, a produkuje gówno. Naprawdę, sorry, że tak mówię, na pewno będę miał jakieś tutaj hejty albo ktoś mnie pozwie za to, ale zdania nie zmienię, bo jeśli ktoś naciska na ekologię, a produkuje gówno i je sprzedaje, no to przepraszam, w jakim my świecie żyjemy, tak? Chyba się ze mną zgodzicie. Więc dla mnie taka firma jak Motul jak na razie jest bardzo dobrą marką. Ten olej naprawdę w całości się spala. Sami sprawdźcie, zróbcie eksperyment, po remoncie silnika przyjedźcie 10 tysięcy kilometrów, 5 tysięcy kilometrów, otwórzcie silnik, zdejmijcie głowicę, zobaczycie, jak tam będzie czysto, pod warunkiem, że dozowanie tego oleju będzie prawidłowe, 1 do 50 i wtedy będziecie mieli odpowiedź na pytanie, czy ten olej jest dobry.
Dobrze, moi drodzy, to chyba by było wszystko na dzisiaj. Ja myślę, że ten film się Wam podobał. Oczywiście wszystko się wyjaśni, jak go obejrzycie. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybowaliście. Zapraszam do lajkowania mojego filmu, jeśli się podobał. Oczywiście łapkę w górę proszę, jeśli nie, łapkę w dół, bo każdy ma prawo wyrażenia swojej opinii. Oczywiście zapraszam do dyskusji pod filmem, ale prosiłbym o kulturalną dyskusję, moi drodzy. Od końca tego roku wszystkie moje filmy mają komentarze przeznaczone do moderacji. Ja będę moderował te komentarze, jeśli będą przekleństwa, automatycznie będą usuwane. Zresztą już mam tak ustawiony swój kanał, że jeśli ktoś przeklina, od razu jest usuwany komentarz. I moi drodzy, kulturalnie rozmawiajmy, wymieniajmy się poglądami, doświadczeniem. Bardzo takie rzeczy lubię. Pozdrawiam Was serdecznie, moi drodzy. I co? Lewa w górę. Śnieg trochę stopniał, powiem Wam, był w cholerę śniegu, u mnie już śnieg trochę stopniał. Nawet Wam pokażę. Sorry. Zobaczcie, śniegu praktycznie nie ma. No praktycznie. Teoretycznie nie ma, praktycznie jest, bo tam dalej jeszcze jest. Ale powiem Wam, u mnie w mieście, w samym centrum śniegu już nie widać, stopniało. 5-6 stopni jest na dworze, jest bardzo ciepło, lewa w górę, moi drodzy, szanujcie swoje maszyny, odpalajcie w zimie gaźnikowce co jakiś czas, żeby się nie zastały, bo jak się zaklei gaźnik, to zaś czyszczenie gaźnika, niepotrzebna robota, zgryz, tu jest ciepło, słońce świeci, chcecie jeździć, a motor nie pali i co? Musicie grzebać albo do serwisu, zaś pieniądze wydawać, nie wiem po co, nie? Dobra, moi drodzy, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Oczywiście, jeśli nie będziemy się widzieli, to wesołych świąt, a jeśli się będziemy widzieli, to i tak Wam będę życzył wesołych świąt. Dużo, dużo prezentów pod choinką. Mam nadzieję, że od Mikołaja dostaliście jakiś prezent i byliście grzeczni, bo jak nie, to filmu nie będzie. Dobra, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Ta-da! Nie powiedziałem jeszcze najważniejszej rzeczy. Elementy, które zastosowałem, części do tego silnika, to są części firmy WM. To nie jest reklama, ja tylko kupuję te części od tej firmy i sprzedaję, montuję, ale zobaczcie, można zrobić tańszym kosztem coś dobrego, niż wywalać tysiące złotych na inne rzeczy, innych marek, i efekt jest taki sam. No może jest troszeczkę lepszy, pod warunkiem, że są spełnione wszystkie elementy tuningu, łącznie z zapłonem, moi drodzy, z układem zapłonowym, z kołem magnesowym, które jest wewnątrz, cewki mamy zewnątrz, jest mniejsza masa do rozpędzenia, wtedy to się lepiej wkręca, ma większą moc. Bo taki tuning, który większość ludzi myśli, że to tuning, bo wymieniają wał, tłok z cylindrem, MHR-y, SRAM-HR-y, duperery. Dla mnie to jest pomyłka, moi drodzy, bo to jest bez sensu, Dla mnie to jest bez sensu. To, co zrobiłem, to też nie jest tuning, bo to wszystko jest na takich częściach, jak wiecie. Jakość jest, moim zdaniem, tych elementów, które zamontowałem, bardzo dobra. I powinien klient na tym zrobić przy dobrym użytkowaniu, normalnej jeździe, nie żyłowaniu motocykla, motoroweru, na pewno 25 tysięcy kilometrów. Bo taka jest żywotność silnika dwusuwowego, a okazuje się, że robią nawet więcej, bo mam klienta, który ma dwusuwa, jest to Aprila, skuter, która ma już 62 tysiące zrobione. To jest mój sąsiad tutaj z góry, także pozdrawiam sąsiada, jeśli ogląda. Dobra, to by było na tyle. Heja. Hej, hej. No już mieliście odejść od komputera.